Mecz był z brzegiem, wygraliśmy 5-3. Był nerwowy i trochę chaotyczny, było dużo przepychanek. Podnieśliśmy się po połowie, bo do połowy przegrywaliśmy 3-2. Straciliśmy szybko bramkę w pierwszej minucie. Po bramce szybko się podnieśliśmy i zdobyliśmy szybkie dwie bramki w podobny sposób. Potem znowu straciliśmy dwie bramki i do połowy było 3-2. Po naszym błędzie i druga po bardzo dobrym strzale z dystansu. Po połowie wyszliśmy zdeterminowani, aby osiągnąć korzystny dla nas wynik. Zdobyliśmy bramkę. Było parę przepychanek, w wyniku której jeden z nich zawodników dostał czerwoną kartkę. Grało się już potem zdecydowanie łatwiej. I strzeliliśmy dwie bramki, co dało nam korzystny wynik. Aktualnie gramy o utrzymanie trzeciego miejsca, które jest miejscem na podium. Nie da nam to awansu, no ale postaramy się wygrać z Kluczborkiem i udowodnić, że w tych dwóch meczach z nimi byliśmy lepsi. Nie byliśmy zbyt pozytywnej myśli, gdy zobaczyliśmy, że Kluczbork wygrał z Namysłowem. Widzieliśmy, że już nie mamy szans na awans. I były to takie rozmowy, już tak wracając do wcześniejszych meczy, dlaczego nie awansowaliśmy. Zagraliśmy słabo z drużynami przeciętnymi. Też dużo wynikło z tego, z naszych złych ocen, przez co nie mogliśmy grać. I wydaje mi się, że to dlatego i ze złego podejścia, i to dlatego nie byliśmy w stanie osiągnąć drugiego miejsca co najmniej.